Upalne lato w pełni, choć w niektórych regionach Polski temperatura będzie dość niska. Szczęście Boże, Julia Saganiak, czas na najnowsze prognozy pogody. Dziś za sprawą chłodnego frontu atmosferycznego na zachodzie pojawią się opady deszczu. W drugiej części dnia na Pomorzu i w Wielkopolsce niewykluczone są burze. Po południu i wieczorem może przelotnie popadać również na krańcach wschodnich. Gorąco będzie od Górnego Śląska i Małopolski po centrum oraz Kujawy. Tutaj temperatura wzrośnie nawet do 30-33 stopni. Z kolei na krańcach zachodnich, północno-zachodnich będzie znacznie chłodniej, 17-18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1008 hektopaskali. Pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Na zachodzie przyczyni się do tego front atmosferyczny, a na pozostałym obszarze odczucie gorąca. Przed nami ciąg dalszy upalnego lata, ale nie zapominajmy o nawodnieniu organizmu, a także o ochronie skóry i głowy przed długotrwałym działaniem słońca. Życzę Państwu spokojnego dnia i do zobaczenia.